Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No niestety w Ameryce, czy stety, głos ludu nie wybiera prezydenta. Prezydenta wybiera kolegium elektorskie. Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No te kolegium elektorskie, no to jest wielka tajemnica. Dla wielu ludzi jest to po prostu niezrozumiałe. Tak jak w Stanach, w Pensylwanii, czy w Michigan, czy w Wisconsin, czy w Georgii, ludzie głosowali, no i zdecydowali. Tam była pewna ilość głosów. Jest kwestia, czy były fałszowane, czy nie były fałszowane, no bo głosy pojawiły się magicznie w Stanach, w których się nie pojawiały i pojawiły się w Stanach, które matematycznie potrzebne były do pojawienia się. Także, że to jest coś w tym, jest coś w tym. No ale to, o co to chodzi? O to chodzi, że niektórzy w Ameryce się denerwują, że głosy większości narodowej nie wybierają prezydenta. No ale o co to chodzi? Biden, jeżeli będzie zaprzysiężony jako 46. prezydent 20 maja 2021 roku, no to tak ten system działa. On musi dostać więcej niż 270 głosów. Skąd się bierze 270 głosów? No, bierze się bardzo prosto. Jest 50 stanów, dwóch senatorów na każdy stan, to już jest 100 głosów. Jest 435 reprezentantów, czyli jest 535. No i jest, trzy są głosy tam dodatkowe przez stolice i tak dalej, i tak dalej. Także, że 270 to jest połowa plus jeden, tak? To jest połowa plus jeden. No i to jest to, co jest potrzebne. Clinton, co jest makabryczne, to jest to, że przez lata w Ameryce ludzie głosowali, ludzie wychodzili. No i zgadzali się po tym, że jeżeli prezydent wygrywał, czy przegrywał, no to zastanawiali, co się stało, no i mieli następne 4 lata, żeby pokazać wyborcom, dlaczego wyborcy powinni na nich głosować. No ale jednak lewactwo szaleje i szczególnie stany, które są zdominowane przez lewactwo, no bo w wielu stanach to jest tak, że ten kongres stanowy, powiedzmy, jest 40% ludzi w stanie, konserwatystów, i tam jest zero reprezentantów i zero senatorów, czyli powiedzmy może być 12-15 reprezentantów, dwóch senatorów, i oni reprezentują tylko 60% albo 70%. Te 30% jest kompletnie niereprezentowane. Także to jest jeden podstawowy bałagan w tym wszystkim. No ale zakładając, że ta konstytucja, że jest jak jest, no to jednak głos ludu w Ameryce ma znaczenie, ale nie ma największego znaczenia. Te 100 dodatkowych głosów senatorów, co to pozwala? No pozwala to, że głos ludu, to co on robi, Kalifornia na przykład ma 55 głosów. Z 270 Kalifornia ma 55. No to jest 1/5, tak? Można by było pomyśleć, no trzeba by było podzielić tą Kalifornię na 3 stany, no bo ona, Kalifornia, to jest powiedzmy jak cała Europa albo połowa Europy. No i oni cokolwiek jest większość, no to wszystkie 55 głosów idzie dla zwycięzcy. No teraz już od 30 lat dla socjalistów, tam Reagan wyszedł, no ale te 40% republikanów po prostu dostaje zero. W niektórych okręgach mają swoich reprezentantów, ale w niektórych okręgach wychodzi na to, że nie mają. No teraz Kalifornia głosem większości wybrała
Bidena, ale w wielu lokalnych wyborach doszło do głosu bardzo dużo polityków republikańskich. Lewactwo kombinuje coś takiego jak narodowe, międzystanowe, zwięzłe głosowanie większościowe. No, o co to chodzi? No, oni mówią, że po prostu jeżeli jest na Bidena głosowali powiedzmy 80 milionów, a na Trumpa 75, no to znaczy, że 5 milionów więcej głosowało na Bidena, no i na Bidena trzeba wybrać go krajowo. No ale prawda jest taka, że sama Kalifornia ma 5 milionów ludzi. W zasadzie Kalifornia decydowałaby o wszystkim, pomijając wszystkie 49 innych stanów. No to każdy normalny może się zastanowić, że to nie jest to, co normalny człowiek by chciał, tak? Że to nie jest to, co te 233 lata tego procesu wyborczego i cały ten college wyborczy, to nie było to zrobione, żeby jedna Kalifornia decydowała o wszystkich innych 49 stanach. No bo 49 innych stanów, no to tak jak Rhode Island. W Rhode Island, no to ja przypuszczam, że powierzchniowo to w Kalifornii by się zmieściło z 50, jak nie ze 100 Rhode Island samych w sobie, a pod względem populacji, no to przypuszczalnie w Rhode Island jest ze 2-3 miliony, czyli 20-30 razy jest więcej w Kalifornii. No i tak to nie może być. Także nie może być, że te jedno pojedyncze głosowanie ludowe. To by radykalnie zmieniło to, jak się wybiera prezydentów. Także, że kandydaci, no to już w ogóle by zapomnieli o Ameryce peryferyjnej, o Ameryce B, o Ameryce C. Nigdy by tam nie jeździli. Jeździliby tylko do miast, no i to jest to, co miasta wygrały, tak? Los Angeles, Nowy Jork, Filadelfia, te wielkie, wielkie miasta po prostu przepchały to ilościowo, ten głos ludu. No do tego dodać troszeczkę, bo stanowo przegrali, no ale jednak te liczby z tych stanów są takie, że możliwe jest, że Biden będzie miał 270. No i jest łatwiej. Łatwiej jest manipulować jedno miejsce, jeden komputer, jedną stolicę, zamiast 50 stolic, tak? 50 stolic stanowych, czy 50 miejsc, czy 500 miejsc, no bo w każdym stanie jest po kilkaset miejsc. Każdy stan jest odpowiedzialny za te swoje komputery, za to wszystko. No to niby jest bałagan, no i każdy stan powinien być troszeczkę lepszy. Floryda była kopnięta w tyłek w 2000 roku, kiedy oni mieli te karty głosowania wciskane, nie wciskane. No ale to jest ta przewaga tego rozproszenia, to jest przewaga tego rozdzielenia, że nie ma tej możliwości albo możliwości zagrożenia przez obce rządy się zmniejsza. No i to jest to, co socjaliści w 2016 roku mówili, że to Ruscy zrobili. No teraz Trump to mówi tylko, że maszyny były podrabiane. I ten związek stanowy, no to co by to zrobiło? Na przykład w 2004, kiedy Bush wygrał, no to jeżeli Kalifornia miałaby iść w tym kierunku, że Kalifornia ma popierać tych, którzy wygrali krajowo wyborcy, no to Kalifornia powinna oddać swoje głosy na Busha. Pomimo tego, że John Kerry wygrał u nich w Kalifornii o 1 200 000 więcej, bo w Kalifornii głosowali bardziej na Kerry'ego, no a oni tłumaczą, że Kalifornia musiałaby iść z tym, co robi kraj. W 2020 to wszystkie te środki masowego przekazu, wszystkie te gazety, wszystkie te szmatławce, no to mówią, że
popularny, że głos ludu, no to nie jest, to jest najlepszy w sumie, że ten kolegium elektorskie to zabiera prawa wyborcze. No i, ale lewacy nie widzą tego, że oni mogą dostać kopa za jakiś czas, oni patrzą to na dzień dzisiejszy. Oni ogólnie rzecz biorąc mówią, że lewacy mówią, że zabieranie praw obywatelskich, wyborczych, no to jest właśnie przez to, że Stany same w sobie mogą głosować. No i jak oni to kombinują? No oni kombinują, że to 2020 czy 2024, no to, nie, to już nie jest to, co było 2004 z Bushem. Oni mają sporą przewagę, no co najmniej na dzień dzisiejszy, w głosach ludowych, w tym popularnych popular votes, jak to w Ameryce mówią, gdzie Republikanie wygrali tylko jeden raz w ciągu 32 lat od 1988 roku. Ta Kalifornia głosowała na Bidena, głosowała na Clinton. No i właśnie tam jest te 5 milionów, które wcześniej mówiłem. Muszą być prędzej czy później 3 Kalifornie. No i wtedy będzie prawdziwy obraz Kalifornii. Każdy normalny człowiek rozumie, że to nie jest dobre. Także ten popularny głos ludu to nie jest dobre. Tam się trochę zmienia w tej Kalifornii. Dwóch, tak jak wspominałem, doszło, ale nic nie jest stałe, nic nie jest statyczne. Z Kalifornii ludzie uciekają na potęgę. Tam te podatki, tam jest przyjemny klimat. Tam było przyjemnie. Do Kalifornii to uciekli wszyscy producenci filmów w latach 1920-30, żeby uciec od Waszyngtonu, od Stanów tych wschodnich, od podatków. No i tam dzieci, kwiaty, no to właśnie lata 60-70. Później tam dużo się różnych biznesów takich otworzyło, nowoczesnych, nie przemysłowych, nie produkujących, tylko bardziej takich inżynieryjno-intelektualnych, no ale uciekają. Ludzie uciekają, firmy uciekają, tam te podatki zabijają. No i teraz demokraci z powrotem wracają tu i tam. No jest to takie światełko w tunelu. Do 2016 roku, no to socjaliści, demokraci, no to myśleli, że mają w garści tak zwany ten pas rdzy. No to jest tam Pensylwania, to idzie przez Kentucky, Pensylwania i tak dalej na południe, no bo tam były kopalnie, tam były huty, tam było żelazo, tam była ruda, dlatego mówią to rdzawy pas, ten Rust Belt. I kiedy Clintonowa w sumie niespodziewanie przegrała. No, socjaliści i demokraci już dawno zostawili na pastwę losu robotników i chłopów. Oni teraz się skoncentrowali tylko na emigrantach, skoncentrowali się na mniejszościach kolorowych w Ameryce, no bo rozdawnictwo po prostu daje głosy. No i oni krzyczą ciągle o opodatkowaniu bogatych i rozdawaniu biednym. Także te Clinton, kiedy ona dostała w tyłek, no to ten kolegium elektorskie, no to dla lewactwa znienacka zaczął być bardzo ważny. I co to powoduje? No powoduje to, że oni to atakują. Dzisiaj można zrozumieć, że lewactwo, socjaliści, demokraci korzystają z tego głosu ludu, z tego większościowego głosowania. Cieszą się bardzo, no ale jak długo to jest. No nie jest to jakaś taka przytłaczająca przewaga. Nie jest to jakaś przygniatająca większość i tak dalej. W kraju
jeżeli kraj, jeżeli Ameryka by tak kochała demokratów, no to republikanie mieliby ciężki problem, żeby pokazać jednak, że demokraci to już nie są ci demokraci Kennedy'ego, kiedy właśnie tam robotnicy i chłopi wierzyli w tą sprawiedliwość społeczną. Teraz to już jest demokraci, to są socjaliści, to są ekstremalni socjaliści, to już są komuniści w niektórych w Seattle, w tych szczególnie na tym zachodnim wybrzeżu, no to w wielu tych radach miejskich, no to tam są członkowie partii socjalistycznej. Członkowie partii socjalistycznej. Bill Clinton, on w sumie nie wygrał. Nie wygrał głosu ludu, a wygrał dwa razy. Clintonowa, jego żona, też nie wygrała. Ani Al Gore nie wygrał. Do tego 50%, tak? No z Clintonem to był ten problem, że był trzeci kandydat prezydencki. No i ten kandydat prezydencki zebrał 15%, Clinton miał 40%, Bush miał 35%, czy tam było 45%, czy, no w każdym bądź razie było trzech chętnych i nie było drugiego głosowania. To jest jeden z problemów w Ameryce, że nie ma drugiego głosowania. Ten co dostaje najwięcej, no to wybiera. Historycznie no Obama wygrał głos ludu z 53%, no ale teraz teoretycznie zakładając, że nie było oszukaństwa, no to Biden wygrał tylko 51%. No i to nie są jakieś takie lawiny, to nie jest coś nieprawdopodobnie niewielkiego, no ale to jest wystarczające, żeby demokraci się przekonali, że oni chcą poprawić ten system wyborczy, że oni chcą zlikwidować kolegium elektorskie, żeby było to wybierane przez cały kraj. Stany same w sobie, no to niektóre popierają. Jest już 15 stanów, które w sumie popierają coś takiego. No i te 15 stanów tego Związku Wyborczego Krajowego, no to by dało 196 głosów. 190 głosów, no to dołożyć do tego niedużo potrzeba, żeby było 270. Wszystkie stan, rząd federalny nie wtrąca się, bo to jest poprawka do konstytucji, artykuł pierwszy, który mówi, to jest zabronione, żeby stany się nie dogadywały. Stany nie mogą się dogadywać pod względem głosowania, a pomimo wszystko jednak jakoś się dogadują. No, wyeliminowanie tego kolegium elektorskiego, to tak jak mówię, jest makabryczne. No, teraz w Georgii 5 stycznia będzie głosowanie. No, jeżeli oni by uzyskali tę większość, jeżeli by wybrali socjalistów, no to Senat już wtedy zaczyna uciekłby z rąk republikanów, no i socjaliści by kontrolowali prezydenturę, Izbę Reprezentantów i Senat. No i mając to wszystko w garści, no oni mogliby teoretycznie zmienić konstytucję i zrobić głosowanie ludowe, no ale to już byłby koniec Ameryki jako takiej. No 233 lata o to chodziło, żeby te peryferyjne, prowincjonalne te stany miały coś do powiedzenia. Teraz jeżeli by zdecydowali na głos ludu, no to już jest koniec demokracji jako takiej. To już byłaby tylko terror większości i mniejszości, właśnie między innymi stanowe, nic nie miałyby by do powiedzenia. Przechodziło to przez Sąd Najwyższy i to było tam sprawdzane, no to jeszcze zanim Ginsburg umarła, dzięki Bogu teraz jest nowa sędzina, także przypuszczalnie ona będzie pilnowała tego, żeby
żeby nie zniszczyć konstytucji. Kolegium elektorskie, no to taki, co to robiło? Robiło to, że był jakiś taki balans. Ta czysta demokracja, no to jednak wzmacnia wybór ludzi. No ale teraz ta zmiana, socjaliści chcą zmiany, oni zawsze chcą zmiany i szukają zmian tam, gdzie mogą rozpierniczyć. No i teraz Ameryka jest rozpierniczana między innymi chęcią zlikwidowania kolegium elektorskiego. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, serdecznie zapraszam. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia? Dziękuję wszystkim, którzy głosowali na konserwatystów. Wszyscy socjaliści, którzy głosowaliście, będzie płacić zgrzytanie zębów. Dlatego zastanówcie się, jak głosować 2022 i 2023.